To jest bardzo ważna informacja, dlatego bez sprawdzania w internecie wiem, że nasze media prawie jej nie odnotowały, a zwłaszcza te media tak zwane wiodące. Tymczasem posłuchajcie Państwo, według raportu organizacji Global Entrepreneurship Monitor, czyli światowego organizacji zajmującej się na całym świecie monitorowaniem przedsiębiorczości, dokonującej dorocznych takich rankingów, według niedawno ogłoszonego najnowszego rankingu tej organizacji, w Polsce zaledwie 3% młodych ludzi jest zainteresowane otworzeniem w przyszłości własnej firmy. I jest to najgorszy wynik wśród 47 badanych państw. Średnia w tym badaniu to jest 13%. Zazwyczaj 13% młodych ludzi w większości społeczeństw chce być przedsiębiorcami. Ale w Polsce jeszcze w roku 2011, kiedy te badania u nas zaczynano, 23% młodych ludzi chciało zakładać swoje firmy, chciało rozwijać swoje firmy, chciało się dorabiać jako przedsiębiorcy. A potem mniej więcej koło roku 2015, ciekawe z czym skorelować tę datę, zaczął ten odsetek spadać, spada z roku na rok, aż doszedł do wartości zupełnie katastrofalnej, jakie jest tegoroczne 3%. Jak to rozumieć? No, ja przypominam zwykle w takich razach słowa Jacka Kempa, wybitnego polityka republikańskiego, bliskiego współpracownika Ronalda Reagana, który ujął to bardzo prostą formułą. Co nagradzasz, tego masz coraz więcej. Co karzesz, tego masz coraz mniej. Jeżeli rząd nagradza rzeczy złe, lenistwo na przykład, życie na cudzy koszt, nieodpowiedzialne zachowania społeczne, a karze pracowitość wysokimi podatkami, przedsiębiorczość, skomplikowanym systemem rozliczania się, odpowiedzialność rozmaitymi systemami socjalnymi sprawiającymi, że by się odwołać do starej bajki, mrówka jest karana, a konik polny jest nagradzany za swoje zachowanie. Jeśli się tak postępuje, że rząd za złe nagradza, a za dobre karze, to dobrego jest w kraju coraz mniej, a złego jest w kraju coraz więcej. Niestety rządy Prawa i Sprawiedliwości właśnie udowodniły po raz kolejny, że ta oczywista przecież formuła jest jak najbardziej słuszna. Bo chyba nie ma niczego, co byłoby bardziej karane po roku 2015 niż przedsiębiorczość. Ja nie twierdzę, że przedsiębiorcy mieli łatwo kiedykolwiek w Polsce. Zawsze byli tym elementem pogardzanym. Nasza kultura jest kulturą inteligencką, niestety. A co to jest inteligent? To jest szlachcic, który zbankrutował, który nie umiał zachować majątku, zachował się nieodpowiedzialnie, żył ponad stan, musiał iść do miasta i czepiać się budżetówki, zachowując poczucie wyższości, szczególnie nad tymi, którzy zarabiają pieniądze. Nie chcę teraz się w to wdawać, ale przypominam swój filmik o Wokulskim i Borowieckim. Bardzo polecam, kto dotąd nie oglądał. Cała nasza kultura jest kulturą chwalącą utracjuszostwo, w związku z czym negatywną figurą ostatnich 30 lat moje pokolenie jeszcze pamięta, że całe lata 90. to była beka inteligentów, takich z najwyższej półki. Wojciech Młynarski w książce swojej cytuje jego taką opowieść o aktorce w pociągu. Kto ciekaw, niech sobie to znajdzie. Całe lata 90. to była beka inteligentów z tych jakichś tam straganiarzy, sklepikarzy, handlarzy, co białe skarpety noszą do czarnych mokasynów. Dla inteligenta szczyt obciachów. W ogóle Adaś Miałczyński sfrustrowany, że on za mało zarabia w budżetówce, a ci jacyś tam cwaniacy zarabiają za dużo i piją koniak trzymany pod pachą i tak dalej, i tak dalej. Zawsze była ta pogarda dla przedsiębiorców. Ale niestety razem z rządami sanacji, razem z rządami żoliborskiego naczelnika Jarosława Kaczyńskiego w pakiecie kupiliśmy już nie tylko pogardę dla przedsiębiorcy, ale przede wszystkim skrajną podejrzliwość.
Przedsiębiorca to jest człowiek podejrzany w dzisiejszej Polsce. Na pewno kombinuje, na pewno nie płaci podatków, na pewno wykorzystuje swoich pracowników. Na szczęście jest dobre ojcowskie państwo, które temu przedsiębiorcy przytrze nosa i dopilnuje go. No i tak jest, ponieważ jest skomplikowana biurokracja, ponieważ są koszmarne przepisy, a do tego jeszcze doszedł ten Polski Ład nieszczęsny, z arcyidiotycznym powiązaniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych, jest to rujnujące, z płacami minimalnymi i stałą składką poziomu 4,9% dochodu, jeśli dobrze pamiętam. To są jakieś koszmarne składka, no, z kilkuset złotych skacze do 2-2,5 tysiąca miesięcznie. Trzeba to płacić. Jest to oczywiście ukryty podatek na finansowanie tych wszystkich wynalazków Prawa i Sprawiedliwości. W bilansie, który wreszcie trzeba dokonać, mimo całego wrzasku, no bo dzięki zamienieniu kampanii wyborczej w plebiscyt między starym a nowym i szarpaniu emocjami wywoływanymi przez plemienność, emocjami tożsamościowymi, cały czas w Polsce tej dyskusji nie mamy, ale w końcu trzeba będzie ocenić jakoś bezstronnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, nie plotąc andronów a praworządności, która ani się za bardzo nie poprawiła, ani się za bardzo nie zepsuła w porównaniu z praworządnością z czasów, kiedy trzymano kilka lat w więzieniu człowieka za nic, bo Donald chciał mieć jakiegoś więźnia, kibica, prawda, albo skazywano za napisy Donald Matola, albo wparowywano do redakcji Wprostu, czy niszczono Rzeczpospolitą i uważam, że nie żadne brednie tam o demokracji i tak dalej, bo to jest wszystko zawracanie państwu głowy, ale konkrety. W tych konkretach trzeba uwzględnić, że mamy taką diabelską transakcję wiązaną. Mamy z jednej strony partię, która przynajmniej deklaratywnie, co robi, to jest inna sprawa, że nie jest w tym konsekwentna, ale przynajmniej deklaratywnie ceni sobie polską suwerenność i niepodległość. Nie jest gotowa jej sprzedać za parę marnych stołków gdzieś tam w Unii Europejskiej czy inne obrywy dla cwaniaczków mających taką ideologiczną podkładkę, że w ogóle myślenie w kategoriach państwa narodowego to jest anachronizm XIX wiek. Wiecie państwo, kogo cytuję? Nie wiecie. Wszystkich razem wziętych autorytetów Michnikowszczyzny przez ostatnich 20 parę lat odpowiadających takie kawałki. No to skoro państwo narodowe nie jest wartością, to i nie jest żadną zbrodnią sprzedać interesy tego państwa narodowego za to, żeby tyłek posadzić na jakimś fotelu w Brukseli i zamienić pensję w złotóweczkach na pensję w euro. Dużo zresztą wyższą, bo nie przypadkiem to Bizancjum stworzono tylko właśnie po to, żeby korumpować takich misiów z rozmaitych krajów członkowskich. A z drugiej strony, no niestety, mamy to neosanacyjne podejście do gospodarki i przekonanie, że to państwo, tylko i wyłącznie państwo, jest napędem gospodarki. Jakim napędem, jaką innowacyjnością jest państwo? Powiem jedno słowo. Uwaga, proszę się trzymać, żeby nie spaść ze śmiechu ze stołków. Izera. Tak. Wielki sen o naszym narodowym samochodzie elektrycznym, który państwowe koncerny wyprodukują i w ten sposób, nie wiem, jak fińska Nokia, prawda, przeskoczą koncerny międzynarodowe samochodowe i tym elektrycznym samochodzikiem świat zadziwimy i podpędzimy polską gospodarkę. Że guzik, prawda. Jedynym, co jest w stanie polską gospodarkę uczynić innowacyjną, jest własna, rodzima przedsiębiorczość Polaków. To jest coś niesamowitego, że ta przedsiębiorczość w latach 90. była niewiarygodna. Po komunie wyzwolono jej ogromne pokłady. To właśnie sprawiło, że Polska się tak fantastycznie rozwinęła i wszyscy teraz na świecie przyznają, no Polska niezwykle się rozwija. Polska się rozwija nadal, ma bardzo wysoki PKB, ale uwaga, to jest zatruty owoc. Może słodziutki na ten moment, ale to PKB jest napędzane, proszę zobaczyć w dane, 61% naszej gospodarki to jest eksport. Głównie do Niemiec. To jest największy importer. To sprawia, że mamy haka na Niemców, ale i Niemcy mają haka na nas. Ale chodzi o ten eksport. Co to jest za eksport? Czy to jest eksport polskich firm, które coś tam wymyśliły i znalazły na to klientów w Niemczech? Obawiam się, że w maksymalnym stopniu jest to po prostu podwykonawstwo dla wielkich koncernów niemieckich, które tu w Polsce jest umieszczone. Jesteśmy częścią łańcucha dostaw obcego, a to jest fatalna wiadomość dla Polski.
To, że polski produkt krajowy brutto jest taki wysoki, 3,5% w tej chwili, to jest w statystykach wspaniale, ale mówią ekonomiści, nie mam powodu im nie wierzyć, ten produkt krajowy brutto jest wytwarzany głównie przez polskie oddziały wielkich koncernów. Po prostu, jak to już Państwu mówiłem, staliśmy się zastępczymi Chinami. Po pandemii, kiedy się okazało, że Chińczycy są gotowi, prawda, zablokować na tydzień czy dwa port i producent samochodów niemieckich zostaje z 15 placami pełnymi gotowych samochodów, dla których nie ma jednego elementu, bo ten element był w Chinach robiony i nie dojechał. Po takim doświadczeniu oczywiście doszli do wniosku, że dobrze byłoby mieć gdzieś bliżej takie Chiny. Z tanią siłą roboczą, ale w miarę wykształconą. Gdzieś, gdzie łańcuchy dostaw nie będą takie długie, gdzie nie tak trudno dowieźć surowce. No, jest Polska, nawet tam, prawda, chipy elektroniczne możemy tu produkować. Fajnie, ale to nie może być podstawą gospodarki. Te pieniądze, które rząd ma dzięki obecnej sytuacji, powinien w maksymalnym stopniu przeznaczać na polską przedsiębiorczość, na rozwój Polaków, a nie przeznacza. Przeznacza na przeżarcie. No, po części to jest oczywiście efekt niestety wady demokracji jako takiej. Wygłosowują sobie pieniądze ci, którzy są najsilniejszą grupą społeczną. Przedsiębiorcy niestety nie liczą się w procedurach demokratycznych, a zresztą głosują tak jak większość społeczeństwa po plemiennej przynależności, a nie po swoich interesach. W związku z czym często głosują po prostu przeciwko sobie, więc nie ma powodu ich pozyskiwać. Emerytów trzeba pozyskiwać, tak? Budżetówkę trzeba pozyskiwać. Przedsiębiorców nie trzeba. Mało tego, przedsiębiorcy ponoszą skutki tej polityki populistycznej, która po części wynika z faktu, że rządzi Polską inteligent, czyli człowiek z zasady gardzący zyskiem. Tak jak przedwojenna sanacja. Że przypominam w jednej z książek taki artykuł Jerzego Giedroycia, tego Giedroycia od Kultury Tak, tylko to jeszcze przed wojną napisany, gdzie on pisał o jakimś sanacyjnym obłędzie zwalczania zysku. Uważano, że zysk jest czymś złym, czymś niemoralnym. Ktoś, kto osiąga zyski, był paskarzem i powinien zostać umieszczony w berezie kartuskiej i często był umieszczany w berezie kartuskiej. Patrzcie Państwo, jak to siedzi gdzieś tam w głębokich pokładach mózgu. I mimo upływu dziesiątek lat, mimo katastrof dziejowych, które nad Polską przeszły, jak wraca, prawda, co do czego, to się okazuje, że we wzorcu patriotyzmu, no bo niewątpliwie PiS jest partią patriotyczną, jest ten patriotyzm piłsudczykowski, który właśnie zakłada, że całe państwo powinno być jak wojsko zarządzane na rozkaz sprawiedliwie, z państwowe zakłady, państwowe firmy, państwowe urzędy, a nie żadni tam prywaciarze wstrętni. To do PRL-u, do Gomułki ta pogarda dla prywaciarzy przeszła właśnie z Polski międzywojennej. Żadni tam prywaciarze, którzy gonią za zyskiem. A przecież każdy szlachcic wiedział, że zysk to jest rzecz niegodna, kupiecka. Honor się liczy, prawda? A nie jakieś tam zyski. I od 8 lat mamy państwo, które ma swoje sukcesy, o których ja tam będę gadał, niech się samo chwali, ale doceniam, że pewne są. Natomiast niestety właśnie mamy taką diabelską alternatywę. Symbolem tego jest to, co zrobił rząd Morawieckiego w kampanii wyborczej. Podniósł płacę minimalną. Ach, łaskawy rządzie, wszyscy powinni krzyknąć, jak cudownie, że podniosłeś nam płacę minimalną. No to jak tak krzykną, to są idiotami, bo nie rozumieją, że wskutek powiązania tej płacy z różnymi innymi sprawami znowu wykończono jakąś grupę polskich przedsiębiorców, którzy jeszcze wiązali koniec z końcem, a teraz nie będą mogli związać końca z końcem, bo nie będą mogli zatrudnić pracownika, bo jak go zatrudnią, jakoś się z nim nawet dogadają, to 50 inspekcji spadnie im na głowę, które będzie pilnowało, żeby ten wredny przedsiębiorca nie wykorzystywał człowieka pracy. Zresztą nie chodzi o samozatrudnianie pracowników, chodzi o to, że ta wartość wielkości minimalnej na zasadzie płacy minimalnej na zasadzie domina pociąga za sobą rozmaite kolejne koszty, w tym właśnie tę paskudnie głupią składkę zdrowotną narzuconą przez tak zwany Polski Ład.
Także ta minimalna płaca jest symbolem czegoś, co nazywam tu maksymalnym błędem. To jest największy chyba, największa szkoda, jaką rządy Prawa i Sprawiedliwości wyrządzają Polsce. To nastawienie na państwowość, to niszczenie przedsiębiorczości, które się okazuje tak skuteczne, że młodzi ludzie, prawdopodobnie tu się też nakładają rozmaite inne cywilizacyjne trendy, które będziemy omawiać sobie osobno, myślę, że przy okazji omawiania książki Haidta i Lukianowa o kodowaniu, programowaniu umysłów młodego pokolenia dzisiaj w zachodnim świecie, ale te wszystkie trendy sprawiające, że generalnie młodzi ludzie inaczej podchodzą do pracy, inaczej podchodzą do dorabiania się niż poprzednie pokolenia, na to wszystko jeszcze nałożyło się niszczenie, nękanie, dręczenie przedsiębiorców z roku na rok coraz bardziej, które powoduje, że ludzie zgodnie z tą formułą Kempa po prostu oduczają się przedsiębiorczości. Czym to grozi? To grozi państwem, które będzie uzależnione całkowicie od wielkich koncernów. Tak jak się to zdarzyło różnym państwom trzeciego świata. To jest bardzo realne zagrożenie, przed którym stoimy. I nie widzę, nie słyszę wśród rządzących żadnej sensownej odpowiedzi na to pytanie. Na opozycji lewicowo-liberalnej też nie widzę żadnej sensownej odpowiedzi na to pytanie. A na opozycji prawicowej słyszę hasła, które wymagają bardzo daleko idącego ukonkretnienia, żeby tego niebezpieczeństwa uniknąć.